pozycja akustyczna od tego poobiedniego łyka kawy, ale jak powiedziałem, że zespół siedzi za stołem i je i może zabraknąć rekwizytów na spektakl, to jednak ten argument wpłynął na to, że możemy rozpocząć. Drodzy Państwo, zespół Więź z Soli w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim istnieje od roku 2008 i tak dziw mnie bierze, że się do tej pory ukrywa, bo debiutują w tamtym roku, a nie mało zrobili. Działa przy Stowarzyszeniu Więź na rzecz rozwoju wsi Sól i Kolonia Sól. Zespół we współpracy ze stowarzyszeniem przygotowywał widowiska obrzędowe. Solskie wieczorki, solskie obieraczki, darcie pierza. Był organizatorem Solskiego Dnia Folkloru. Uroczystości patriotycznych, spotkań Sięgajmy do Korzeni. Od kilku lat organizują solskie kolędowanie. No i patrzcie Państwo, pierwszy raz w Tarnogrodzie, dopiero. Na ten swój pierwszy występ na tarnogrodzkiej scenie w sejmiku zespół przygotował widowisko Pasterka 1943 roku. Łącznie z grupą rekonstrukcji historycznej Wir z Biłgoraja, czyli jakby dwie grupy przygotowały to widowisko. Scenariusz, autorem scenariusza jest Jacek Haraf. Przed nami zespół Więź Soli z udziałem grupy rekonstrukcyjno-historycznej Wir z Biłgoraja, a widowisko nosi tytuł Pasterka 1943 roku. Yeah.
gdzie on się podziewa, ten dzieciak nasz. Już 3 miesiące, jak poszedł do lasu i nie daje o sobie znaku życia. Ty się matka... Czekaj, po co mu była ta partyzantka? Po co? Po co? No to mówię, ty się Maćka nie masz, Marka. Bo włączę do rady. Nie bój się. A co, zapomniałaś, jak się Niemcy rozpanoszyły i grabiły wszystko, dopóki partyzantów nie było? Nie zapomniałam, nie zapomniałam. Kto by to zapomniał? Też nas ugrabili. I z Wieprzka, i z Jałówki. Ale tchnili się za dzieckiem i już. I to jeszcze w Wigilię. To ci godą, że się u niego nie bój. Chłopak ma głowę na karku. Jest mądry. Mo to po mnie. No. Dobry to myśl. A to jak każda matka troszczy się o swoje dziecko. Gdzie się podziewa? Co się z nim dzieje? Myślałby kto, żeś taki łebski. A ty słuchaj, a te słomo to, te jabłonki to się obwiązał? Ukręcą wszystko już, jak przed mrozem zabezpieczą. Nie bój się, nie umarzą. Dobra. No. A jeszcze o, nie zapomniałeś tam koniowi u chłopu dać z upłatkę? Bo ja tam te krowy to już matki oburządziłam, dałam im upłatek. Ty się u konia nie bój, paszka jest na mojej głowie. Tylko wiesz co, jak się mu dało w obrok jakoś tak dziwnie na mnie patrzą, tak. Może koń konoć chciał? Nie wiem. A tam Maryś bajki plecze. Bajki plecze. A dziadek mówili, że jak był mały, to słyszał jak koń wodą. Prawda, dziadku? No, bajki plecze. Dziadek słyszał. Przecież on głuchy jak pies. Krzyknęłam, że aż wszystkie psy u sąsiada się wyzwały.
No patrzę, a tu z chałupy wychodzi gospodarz taki młodzik. No żeby uspokoić te psy. No i tak podszedł do płota. Ja też tak podeszła. I tak jakoś mi się dogadali, żeśmy poszli razem na pasterkę. A potem, no to po tej pasterce, no to jakoś tak samo to wyszło. No i mata ojca. No nie. Ale nie wyszło, nie na rzeką. Ale ten mój kurek on na każdego grę. A jo, jak kupnęła, to wszystkie przy się we wsi odezwały. No i ten dziadek Gawiś ten trafił. No i no to a kogo to Limbo o tej porze niesie? Wyżejka tam. Nie otwierajka, bo to może jakie złe. I będzie w domu przez cały rok siedzieć. Pan Fodor, przecież to Wigilia, a może jakiś zabłąkany wędrowiec. Trzeba go ugościć. No, jakieś najskowe idą. O Jezu, na Boga! Nie chcę we wsi, może będziemy uciekać. Co tu robić? Co tu robić? To nasi, chyba partyzanty. Tak, otwieraj. Martulu, otwórzcie! To ja was wezmę! Macie! Otwieraj ta rybu! Macie! Macie krzyżu, partyzanty! Nie. Dobry, Mateczko! O, macie! No to już następne święta w wolnej Polsce. Daj, daj.
śpiewaliśmy na po partyzantkę, piosenkę na to. A jak mówicie, to śpiewajcie. A pan uzna to zaśpiewać. No się prawa, no się wojskowe tego. Harmonia.
Zrób zbiórkę, panie pułkowniku. Co to jest? Pierwszy raz jeszcze nie mamy doświadczenia. Odczas zbiórka! O, a ja tej partyzantce jednak musztru nie uczyli. Z Bigosem! Tak, do nas. Przyda się do nas. Pani, która. Pani jest. Kto jest szefem? A, to proszę. Na tym tutaj jest. Jeszcze. Tak. Najdowódca, jeszcze dyplom. Tak, tutaj tak. I zdjęcie wspólne. Chodźcie do niego. Teraz kamery. Ja specjalnie zostałem dzisiaj, chciałem wyjechać do Krakowa, zostałem dla was. Świetnie. No, brawo. Pośpiewałem jeszcze partyzanckich piosenek, ale trudno, nie ma czasu. Trzeba ogłosić przerwę.